Pewne zadanie zostało spełnione. Żeby nie stała się krzywda samym podchorążym, chodziło o to, żeby nie było tego rozlewu krwi tych młodych ludzi, którzy mogliby za to zapłacić najwyższą cenę, cenę swojego życia. Bo to dosłownie chodziło o to. To było 26 lub 27 listopada i wówczas w godzinach popołudniowym ja tam przybyłem na teren szkoły. Przy czym należy pamiętać, że na zasadzie zresztą takiej naszej wspólnej decyzji mojej wujaka było postanowione, że jeden z nas znajdzie się na terenie, prawda, szkoły pożarniczej, wyższej oficerskiej szkoły pożarniczej, a drugi będzie organizował dla niej poparcie. To była noc 14 na 15 listopada już 81 roku. Została przedstawiona nowa ustawa o szkolnictwie wojskowym, która nas miała obowiązywać. Dowiedziałam się o tym od kolegi, który z kolei od swojego kolegi partyjnego się dowiedział. Był komitet już zupełnie niezależnie powołany, komitet strajkowy przez studentów, szczególnie tak najbardziej mi się zapisał w pamięci, to był taki student Zblewski, nazywał się, który prowadził radiowęzeł. Ten radiowęzeł był niezwykle czynny i muszę powiedzieć, że w moim doświadczeniu to najbardziej, można powiedzieć, sprawny i on był niezwykle przydatny, dlatego że wystawili megafony w oknie i te megafony w zasadzie wówczas organizowały ludzi, którzy się później zbiegali przed tym budynkiem. To 19 listopada było spotkanie Komisji Zakładowej Solidarności WOSP ze studentami i zapoznałam podchorążych z obiema projektami ustaw, cytując odpowiednie akapity. No i na koniec spotkania przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP zarządził wiec dnia następnego, czyli że oni jednak byli przejęci i do nich dotarło, co może im grozić. O 2 w nocy ogłosili strajk, a o 4 wzięło w nim udział 95% studentów. Klękał przede mną jeden z takich komendantów Straży Pożarnej, prawda, okręgowych, prosił, żeby jego syna wypuścić z tej szkoły, co oczywiście było zupełnie nieporozumieniem, bo ja oczywiście nie kierowałem tam strajkiem. Rodzice próbowali nas wyciągnąć, to znaczy dotyczy to niektórych kolegów, którzy wywodzili się z tradycji strażackich, pożarniczych, byli synowie komendantów rejonowych, czy tam oficerów pożarnictwa i tutaj nie wiem, ale być może, że naciskano na członków rodzin, żeby wyciągnęli swoje dzieci ze strajku. Rodziców powiadomiono, mój ojciec też przyjechał. Zawołali mnie do bramy, do ogrodzenia. Ale powiem szczerze, że pytał mnie ojciec najpierw, czy jestem zdrowy, czy wszystko w porządku. Potem powiedział, trzymajcie się. Braciszek był tym wysokoparnym człowiekiem. I wysłano do rodziców, żeby przyjechali rodzice pod szkołę, żeby przetłumaczyć i zabrać ze szkoły twojego syna. Przyjechała, mamy, braciszek przywiózł. Mówi, mamo, przecież ja dla Polski tu jestem. No i pojechała. Popłakała się trochę i pojechała. Mój autorytet się bardzo tam liczył, trzeba przyznać. Z moim zdaniem się bardzo liczono, ale nie można powiedzieć, że ja kierowałem. Nie kierowałem. Było dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczącego nie było z oczywistych względów. Myśmy to z góry założyli, żeby nie było jednej osoby wśród podchorążych, którego uzna się za winnym wszystkiego i na którym będzie można skupić potem jakby odwet drugiej strony. No, trzeba było się z tym liczyć, więc uznaliśmy, że lepiej, jeśli tu będzie grupa. No i dwóch wiceprzewodniczących równoważnych. Oni się dobrze dogadywali, generalnie nie było z tego tytułu żadnych problemów. Komendant Smolarkiewicz, Graba bardziej niechętnie uznali, że mogę pozostać na terenie szkoły, prawda? No i
Oczywiście namawiali mnie do tego, żebym działał, prawda, uspokajająco na tych studentów, żebym się starał uspokoić tę sytuację. Oni uważali, że nasz wpływ może być taki właśnie no, prowadzący do tego, żeby to się wszystko jak gdyby rozpłynęło. Przysyłano informacje, że umarł dziadek, że umarła babcia, ktoś z rodziny najbliższy zmarł. A po to wszystko, żeby wyciągnąć tych studentów, żeby została jak najmniejsza garstka. Wtedy oni sobie łatwiej by poradzili z tymi, którzy już zostali. Wiedziałem, że tu chodzi o tą sprawę istotną, czyli inaczej o tą ustawę, pod którą szkoła ma podlegać ewentualnie. I wiedziałem już wówczas, że tylko ta podległość może zapewnić tej szkole byt taki, który nie będzie ją skłaniał, a na tym najbardziej nam zależało, do tego, żeby było to narzędzie do tłumienia protestów, prawda? Żeby to była jak gdyby pięść taka, którą się będzie używać nie tyle do gaszenia pożarów, ile do podporządkowania sobie po prostu społeczeństwa. Studenci zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że czeka ich rewolucja w odbywaniu studiów. No bo do tej pory ma to uczelnia cywilna, co prawda nosili mundury, podlegali takim reżimom służby operacyjnej, jak w każdej strażnicy, ale to był normalny tok studiów. Po zajęciach szli do swoich akademików i tam prowadzili dalej cywilne życie. Natomiast podległość oznaczała dla nich poddanie się reżimowi dużo większemu. To znaczy mieli mieć już regulamin służby wewnętrznej. W szkole miał być areszt. Jeśli ktoś tego regulaminu by nie przestrzegał. No i takie tam inne obostrzenia, które w sumie sprowadzały się do tego, że gdyby zaszła taka potrzeba, to ministerstwo mogło użyć słuchaczy tejże szkoły jako siły porządkowej skierowanej na przykład przeciwko demonstrantom. Raz już taki przypadek był w historii szkoły. W 1968 roku, ale to studenci wtedy nie zostali użyci mocą rozkazu, tylko na ochotnika. Tłumili strajk na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku tylko ochotnicy, tak zwani członkowie, znaczy nie tak zwani, no, członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, ORMO. Pod wodzą komendanta, który był też członkiem ORMO.